Poranne pytanie Radia Olsztyn, Krzysztof Kaszubski. Witam Państwa. Dzisiaj w studiu Iwona Arendt, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, Pani Poseł. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry, Panie Pośle. Witam Państwa. Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej, były wiceminister finansów. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Weekend pełen wydarzeń, powrót Donalda Tuska do polityki, przejęcie władzy nad Platformą Obywatelską i również kontynuacja władzy nad Prawem i Sprawiedliwością przez Jarosława Kaczyńskiego. Janusz Cichoń, czym jest dla Pana powrót Donalda Tuska do polityki i do zarządzania Platformą Obywatelską? Niektórzy mówią, że trochę w sposób niedemokratyczny nawet. No, wszystkie głosy Rady Krajowej uzyskał Donald Tusk. Do zera był. Wygrał do zera. Wygrał do zera. No, to jest jakby dowód na to, że procedur demokratycznych zachowaliśmy. Głosowanie tajne, a nie wybór przez aklamację. I w tym tajnym głosowaniu, jak pan sam zauważył, stuprocentowe poparcie. No to jest, no moim zdaniem, w jakiejś mierze nowe otwarcie, choć przy znanym wszystkim dawnym liderze Platformy, ale już nie tym samym liderze, co no było widać wyraźnie w wystąpieniu Donalda Tuska. Myślę, że także w jego konferencji prasowej półtorej godziny otwartej dyskusji, pytania ze wszystkich stron, bez żadnych ograniczeń, odpowiedzi na gorąco. No zdenerwował się, jak dostał pytanie o syna z TVP. No ale było to pytanie z TVP oczywiście poniżej pasa, bo bardzo, było poniżej pasa. To hipokryzja tak naprawdę dziennikarza TVP, który człowiekowi, który zarabia netto 3000 zł, wyrzuca, ma wyższe wykształcenie, dodatkowe studia podyplomowe, gigantyczne doświadczenie i realizuje prawo jazdy na autobus. I realizuje swoją pasję, tak? Prawo jazdy na autobus także spełniał wszystkie kryteria, wygrał konkurs, zarabia, no umówmy się, nie za wiele. I trudno to wiązać w jakikolwiek sposób z pozycją jego ojca. Nepotyzmem tu do czynienia z pewnością nie Pani mieliśmy. Poseł Iwona Arendt, powrót, a właściwie pozostanie cały czas na stanowisku Jarosława Kaczyńskiego, ale z informacją, że członkowie partii dopuszczają się zjawisk nepotyzmu. No i z takim ostrzeżeniem od Jarosława Kaczyńskiego, że on do końca swojej kadencji czteroletniej być może nie zostanie. Jarosław Kaczyński, spodziewaliśmy się i wiedzieliśmy, że to jest nasz przywódca i to było tylko potwierdzenie, że nie zmieniamy przywódcy, bo wygrywamy wybory, a w czasie gry, kiedy wygrywamy, no nie zmieniamy przywództwa, nie ma takiej potrzeby. Zresztą Jarosław Kaczyński jest znakomitym strategiem, dzięki niemu rządzimy drugą kadencję, dzięki jego strategii, dzięki działaniom. To jest nasz bardzo dobry przywódca i dlatego nie zmieniamy, tak? Nie zmieniamy I cieszymy się, że stanął na czele. Zresztą tutaj też właściwie cały kongres, chyba tylko głosów 18 było przeciwnych na ponad 1300 osób, tak? Więc to naprawdę przywództwo takie potwierdzone bardzo mocno, bardzo mocny mandat. Jarosław Kaczyński nam wszystkim powiedział, zresztą to nawet kongres przyjął taką uchwałę o nepotyzmie. Bo rzeczywiście zdarzają się no takie i to sytuacje. Paliwo dostał Donald Tusk, który swojej konferencji prasowej właśnie temu poświęcił. Ale ja zaraz odpowiem, bo mnie to tak się uśmiechałam, jak to pan poseł mówił, ponieważ no, oczywiście są sytuacje, kiedy rażąco to widać, że rodziny gdzieś tam, żona, dzieci pracują w spółkach Skarbu Państwa na wysokich stanowiskach. Być może bez kwalifikacji tego nie mogę stwierdzić, czy ktoś ma kwalifikacje, czy nie, bo nie interesowałam się tym. Natomiast tu właśnie chciałam odpowiedzieć, no taki zachowanie pana Donalda Tuska było bardzo, bardzo dziwne, bo odpowiedział, najpierw zaatakował uchwałę naszą, że o nepotyzmie, o tym, że jednak wysokie standardy powinny być, nie powinno być nepotyzmie w spółkach Skarbu Państwa. Po czym na pytanie, oczywiście mówiąc o tym, że rodziny, dzieci pracują w spółkach Skarbu Państwa, że w ten sposób my zawłaszczamy tak spółki Skarbu Państwa, po czym dostał proste pytanie. A pana syn gdzie pracuje? No okazuje się, że pracuje
także w spółce zależnej od rządów Platformy Obywatelskiej, bo tam rządzi Platforma Obywatelska w Trójmieście. I na takie pytanie, no wiadomo było, że jeżeli atakuje kogoś, no to też sam musi być czysty. Czyściusieńki, bez żadnych zarzutów. A się okazuje, że jednak syn pracuje, zarabia. A na temat kwalifikacji nie może pan premier Tusk stwierdzać, kto z rodzin Prawa i Sprawiedliwości ma kwalifikacje, czy nie. Powiedział to ogólnie i ogólnie dostał takie pytanie. Mówimy o pracy w spółce samorządowej człowieka, który ma 20 lat doświadczenia zawodowego, wygrywa konkurs. Wygrywa konkurs i zachęcał Donald Tusk, tego dziennikarza, żeby zrobił szerszy materiał i sobie to opisał i wyjaśnił. A co innego jest zajmowanie stanowisk w kilku radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ludzi bez kwalifikacji. Jedyna kwalifikacja to jest, że mąż jest posłem. No nieprawda. Proszę pamiętać o tym, że trzeba mieć MBA. Tak? Bez MBA nie ma szansy zasiadania w spółkach nadzorczych. Ale panie pośle, pan sam wie o tym, że trzeba mieć skończone specjalne studia MBA, żeby zasiadać w radach nadzorczych. Nie trzeba mieć MBA. Wystarczy mieć doktorat, żeby nie mieć egzaminu. Jeżeli ktoś ma doktorat, to nie jest wykwalifikowany wysoko? Ale problem jest w tym, pani poseł, że wy tych reguł się nie trzymacie. W tych radach nadzorczych jest nieprawda. Mnóstwo ludzi, którzy tych kwalifikacji nie mają. Ale nieprawda. Panie pośle, proszę mi wskazać jedną osobę, która nie ma MBA lub nie ma doktoratu i jest w spółce Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej. A jeśli już mają... Pan poseł ma doktorat, jeżeli już tak mogę wtrącić. No to gratuluję. No i wysoko kwalifikowany. Doktorat z nauk ekonomicznych albo prawnych, bo to jest jakby kwalifikacja, która pozwala. Natomiast... przyznali się PiS i Jarosław Kaczyński, jak funkcjonuje polskie państwo, bo ta uchwała to jest dowód na to, o czym my mówimy od 6 lat. Pamiętacie państwo Misiewiczów? Pamiętają wszyscy, co się działo w spółkach Skarbu Państwa, co się działo w ławach rządowych, instytucjach państwa. Jak ruszyli działacze PiSu i ludzie PiSu, także rodziny polityków PiSu do spółek Skarbu Państwa. No to jest zawłaszczenie państwa, z którym mamy do czynienia dzisiaj pośle. Na skalę, jakiej nikt nie notował do tej pory. W przeciwieństwie do Platformy. Nigdzie na świecie. Pani poseł Iwona Arendt. W przeciwieństwie do Platformy. U nas sprawdzamy ludzi i jeżeli tylko są wątpliwości, chociażby przykład pana Misiewicza, tak, to ma sprawy prokuratorskie, wyleciał z hukiem i my te czystki robimy, jeżeli tylko widzimy, że ktoś popełnia przestępstwa lub zachowuje się niezgodnie z prawem. Wy tego nie robiliście przez 8 lat. Przez 8 lat przez 8 lat wobec osób, które były wątpliwych wartości, powiem, etycznych, nie rozliczaliście. Oni do końca siedzieli u was w spółkach Skarbu Państwa, w polityce i chociażby sprawy związane z byłym waszym ministrem skarbu, tak, gdzie zarobił miliony złotych na czele stojąc spółki, która miała budować elektrownię jądrową. Do dzisiaj tej elektrowni jądrowej nie ma. Ten pan poseł przytulił pieniądze. Dalej funkcjonuje od 6 lat. Ale tej elektrowni nie ma, funkcjonuje. Ja sobie przypomnę nazwisko waszego, może mi pan pomoże, panie pośle, waszego ministra skarbu, bo teraz mi wyleciała z głowy mgła pokowidowa. A ten pan zarobił dużo pieniędzy i go nie ma. I tak rozliczacie spółki Skarbu Państwa. To ja już wolę, żeby pracował ktoś, kto uczciwie, ciężko pracuje, ma do tego kwalifikacje, a jest gdzieś z rodziny polityka, ale ciężko pracuje, ma kwalifikacje i zarabia połowę mniej niż tego, co byli członkowie rad nadzorczych Platformy Obywatelskiej, niż tacy ludzie, pan którzy wyprowadzili pieniądze, oszukali. Ja przypomnę tylko zegarek Nowaka i jego dymisję. I popatrzmy na to, co się dzieje wokół Obajtka na przykład. Tak? A co się dzieje? Czy ma jakieś majątku, zarzuty wobec... Uniewinniania tak naprawdę bocznym torem zupełnie minister sprawiedliwości wycofuje sprawę z sądu.
która się toczy przeciwko Obajtkowi, ale to jest formuła. Wszystko jest zgodnie z prawem. To jest formuła to sądy tego, decydowały, tak, sądy, które nie wy sądy, bronicie. Nie sądy decydowały. Sądy decydowały, nie. Sądy, prokurator które wy wycofał akt oskarżenia, mówiąc, że go uzupełni, po czym ten akt oskarżenia się już w ogóle w sądzie nie pojawił, pani poseł. Polecam Pan prezes analizę. Obajtek, tak to wyglądało. Pan prezes tak to Obajtek wyglądało i wiele tak rozliczacie, razy, i tak rozliczacie przestępców w swoich szeregach. Wiele razy, to jest przykład. Wiele razy no, mówił dobrze, i tłumaczył. Ustaliliśmy, że zaraz, nepotyzm ale jest pani, po jednej no i po drugiej stronie. Panie redaktorze, zaraz. Ja muszę odpowiedzieć. Pan prezes Obajtek dalej jest prezesem i jest prezesem, który uczciwie zarabia pieniądze. Zarabia duże pieniądze. Oczywiście mniejsze, w przeciwieństwie do waszych szefów Orlenu, to zarabia połowę tego, co wasi szefowie Orlenu. Te pieniądze inwestuje, to jest jego prawo i działa zgodnie z prawem. A to, że wam się nie podoba, że gdzieś inwestuje, że kupuje sobie nieruchomości, poseł, działki, mówimy, może się przyjrzymy o kwalifikacjach moralnych gościa, który jeszcze raz powtarzam. Ma ale sprawę jakie sądową, ma złe moralne zarzuty, kwalifikacje? Po czym przychodzi rząd PiSu i minister sprawiedliwości wycofuje sprawę z sądu, mówiąc o tym, że trzeba uzupełnić akt oskarżenia, bo są kolejne fakty, po czym nie ma w ogóle żadnych Pani zarzutów. Panie pośle, to a propos zarzutów. No jest, są zarzuty jest formuła, wobec pana Kwiatkowskiego, waszego byłego posła, który potem był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Były zarzuty wobec niego. Nawet w sądzie jest teraz sprawa, bo już sąd teraz prowadzi sprawę. Nikt nie unika. Ale broniliście go jak niepodległości. Musimy kończyć. Naprawdę chciałem jeszcze porozmawiać o scenie politycznej, jak się zmieniło, ale nie doszło do tego. A nie ma zostawmy wyroku, sędziom. To jest przeciwieństwie do tego, co kwestia. Platforma mówi, a co innego jest że zawłaszczamy sądy, spraw... to zostawmy to wolnym, wycofywanie... niezależnym sądom. To były poranne decydują. Pytania Radia Olsztyn. Pani poseł Iwona Arendt, Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję była dzisiaj bardzo. Naszym gościem. Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej, były wiceminister finansów, też dzisiaj godnie stawał naprzeciwko pani poseł i atmosfera była bardzo gorąca. Pani poseł właściwie ustawiła mnie w studiu, także przestałem w ogóle istnieć w pewnym momencie. Bardzo dziękuję. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Dziękujemy.